Przestępcy powinni ponosić kary za swoje czyny. Natomiast w Polsce jest inaczej i oto przykłady legalnych biznesów założonych przez polskich gangsterów. Możecie być w szoku, ale popularna firma Dr. Wit zajmująca się produkcją soków została założona przez masę. Dla jednych to bandyta, dla innych zwykły konfident, ale po upadku Pruszkowa radzi sobie całkiem nieźle. Nie tylko produkował soki z witaminami, ale także pisał książki i tworzył plany treningowe. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ich dom mógł być zbudowany rękami polskich gangsterów. Mafia swoje ogromne pieniądze często inwestowała w budowę osiedli, zwłaszcza w okolicach Warszawy. Jednym z takich inwestorów był syn znanego dziada, Paweł Niewiadomski, który został zastrzelony na jednym ze swoich osiedli na warszawskim Targówku.